Krzysztof Stanowski szokuje, mówi wprost zwolnić brzęczka, zwonić brzęczka, nieprawdopodobne słowa szefa weszło. No właśnie dzisiaj na temat występu Krzysztofa Stanowskiego w programie Stan Futbolu, gdzie tym razem był gościem. No właśnie, jednoznaczna, praktycznie deklaracja, zwolnić brzęczka to kolejna osoba, praktycznie po Janie Tomaszewskim, która deklaruje, że należy zwonić brzęczka o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę. Do góry pod tym filmikiem, kliknij że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Co prawda, tutaj Krzysztof Sąski może nie deklarował tego tak głośno, nie manifestował, tak, należy dzwonić brzęczka, aczkolwiek jest to jednoznaczne, tak? No, jest to po prostu jakby logiczny ciąg. Każdy, kto studiował prawo, to się uczy praktycznie tego na pierwszym roku. Logika, tak? logika. Krzysztof Sąski mówi w ten sposób, tak, że z tym selekcjonerem nic nie ugramy na mistrzostwach. Awans praktycznie jest gwarantowany, ale nic nie ugramy. Programy. no skoro tak naprawdę donikąd nas poprowadzi ten selekcjoner to oznacza, że należy go po prostu zwolnić tak, no bo selekcjoner ma przynieść tak naprawdę sukcesy reprezentacji a nie tutaj tak naprawdę zepsuć pracę, tak no nie po to za, za, zatrudniamy selekcjonera żeby po prostu e, poprowadził tą drużynę byle jak, tylko są konkretne tak naprawdę e, tutaj, e, konkretne tutaj cele do zrealizowania, tak, no i Krzysiek Stanowski mówi wprost, tak, że nic nie ugramy. Jak pojedziemy na te mistrzostwa, to będziemy przegrywać jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz. Poza tym tutaj też padają takie słowa, że e, czy my chcemy tak naprawdę o, zawalczyć o coś na mistrzostwach, tak? Na tych mistrzostwach, gdzie awansujemy. E, no jeżeli chcemy zawalczyć, no to my tak naprawdę e, trzeba mieć nowego selekcjonera, tak? No bo jeżeli Krzysiek mówi w ten sposób, że z tym selekcjonerem nic nie damy radę, czyli to oznacza jednoznacznie, że należy zwolnić Brzęczka, tak? Znaczy tak, ja bym powiedział w ten sposób. Trzeba być ostrożny, co do takich po prostu jakby pochobnych decyzji, bo najłatwiej jest dzwonić, tak? tylko po prostu tak, kogo teraz wziąć na jego stanowisko, to nie jest takie proste, to jest gorące krzesło, można powiedzieć. Yy, oczywiście ja też po prostu uważam, że jakby Jerzy Brzęczek do donikąd nas nie poprowadzi, jeśli chodzi o tą reprezentację, to wynika jakby z wielu kwestii, być może po prostu jest świetnym trenerem, ale przerosła go kwestia tutaj bycia selekcjonerem, natomiast no, to jest jakby sytuacja patowa, na pewno tutaj byśmy zespół Pokoili jakby głos ludzi tak? społeczeństwa, kibiców. Yy, a więc po prostu ludzie chcą tutaj igrzysk, tak? Chcą głowy, ścięcia po prostu głowy, oczywiście metaforycznie, tak, yy, tak to miało miejsce w VII wieczu. No i jest ma po prostu tutaj, jest wina, tak? I teraz musi być kara, tak? Kiepskie mecze, no i teraz karą będzie utrata posady. No ale czy to coś da, czy to coś da, po prostu, jeśli chodzi o tą reprezentację, czy szukanie nowego trenera rzeczywiście coś da, no to już bym po prostu powiedział, że to jest skomplikowana sprawa. Jeśli chodzi o sytuację Jerzego Brzęczka, to ona praktycznie zmienia się z godziny na godzinę, albo i z meczu na mecz, jeśli chodzi o reprezentację Polski. Pewnie też kluczowe będą mieć, miały miejsce sytuacje w październiku mecze po prostu październikowe reprezentacji Polski. Krzysztof Stanowski mówił o tym, że tutaj no w PZPN-ie, tak, oczywiście tutaj była bardzo dobra atmosfera, tak, poklepywali się praktycznie wszyscy po plecach i, i selekcjoner też, no to praktycznie teraz selekcjoner został wezwany na dywanik do, do prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. I nie była to taka prosta tutaj właśnie rozmowa. No właśnie, czyli też się zmienia tak naprawdę nastawienie, też się po prostu zmienia nastawienie. Sam Krzysztof Stanowski, no nie chce tak naprawdę afiszować się, tak, mówić po prostu wprost publicznie, no ale tak powiedziałem, no to jest ciąg logiczny, no jeżeli nie poprowadzi nas selekcjoner do żadnych sukcesów, skoro Krzysztof Stanowski mówi, tak, czy chcemy coś ugrać na tych mistrzostwach z tymi piłkarzami, z którymi mamy, tak. Ludzie to widzą przecież. No nie oszukujmy ludzi, tak? No co? Ja mam powiedzieć ludziom, nie, nasza reprezentacja gra słabo, bo na to zasługujemy. Jak zasługujemy? My mamy bramkarza w Juventusie. My mamy piłkarza Roberta Lewandowskiego w Bayernie Monachium. Oczywiście, oni na co dzień grają w innych klubach, ale przyjeżdżają kilka razy w roku na reprezentację, ale taka sama sytuacja jest gdzie indziej. Tak samo po prostu w reprezentacji Niemiec. Ja nie będę oszukiwał, nie będę mówił po prostu kibicom, że nasza reprezentacja jest słaba. Bo to są bzdury. Nasza reprezentacja jest dobra, jest mocna, tylko trzeba po prostu ją Dobrze poukładać, tak? Dokonać roszady, poprowadzać nowych zawodników. Jest dużo tak naprawdę zarzutów, jeśli chodzi o Jerzego Brzęczka. Ja to jest fajny człowiek, fajny trener, i tak dalej. Życzę mu sukcesów. Natomiast pytanie jest takie: albo po prostu tutaj musi podjąć nowe decyzje, albo po prostu no, musi być jakieś rozwiązanie tej sytuacji, bo my tu mówimy o dobru tak naprawdę reprezentacji. Tu nie o to chodzi, żeby, żeby po prostu robić komuś pod górkę. No, na przykład szokujące w programie stan futbolu powiedział słowa Wojtek Kowalczyk, Powiedział, że selekcjoner Jerzy Brzęczek gnoi rybusa. To były mocne, bardzo mocne słowa. Jedne z najmocniejszych, które usłyszałem w ostatnich latach, tak? Bo selekcjoner powołuje piłkarza do drużyny, tak? Czyli, jakbyście byli trenerami, powołujecie jakiegoś piłkarza. No to macie przekonanie do tego człowieka. No nie, powo nie powołujecie kogoś, kogo po prostu nie lubicie, nie znacie i tak dalej. Znaczy, lubić możecie nie lubić, ale lpy tego. Natomiast tutaj, tutaj właśnie Wojtek Kowaczyk mówi, że gnoi. Gnoi się po prostu kogoś, kogo się nienawidzi, i tak dalej, z kim się ma po prostu wojnę. No ja mówiłem na ten temat. Dziwna relacja rybus-brzęczek. Sportowa, oczywiście, w sensie powołuje go, przyjeżdża, potem ma kontuzję. Potem po tej kontuzji, po dwóch dniach, nagle występuje rybus w meczu ligowym. Przyjeżdża, niby mamy braki na tej lewej obronie, powinien występować, ale nie występuje. Na co dzień gra eee, rybus. No dziwna tak naprawdę sytuacja coś nie, skrzy... nie, nie, nie zazębiło, nie, nie zgrzyta. Znaczy, ja wiem, jakim jest człowiekiem Jerzy Brzęczek. Znaczy, nie zna go prywatnie, ale na podstawie tego, jak się jawi. On tak stawia na sprawdzone po prostu mechanizmy, sprawdzonych po prostu piłkarzy. I Jest takim człowiekiem, że bardzo trudno do niego przekonać, tak, z zawodnika. Znaczy, Jerzy Brzęczek wychodzi z takiego założenia, że wpuści jakiegoś zawodnika, da mu szansę, ten zmarnuje, a wszystko pójdzie na jego barki. I on woli po prostu grać tak, tak praktycznie tym składem personalnym, co w dużym stopniu Adam Nawałka no, wprowadza poszczególnych zawodników, na, na, na przykład Bednarek, czy młodych piłkarzy, tak? Tutaj mieliśmy właśnie Gumnego, Bielika, czy Kownackiego, ale Kownacki występował na Mistrzostwa Świata. Bednarek też już po prostu praktycznie debiutował u, u Nawałki. Gumny za dużo tam nie pomochał, tej, praktycznie tej murawy. No i ten Bielik, tak? No to jedyny Bielik po prostu, który go wprowadza. Szymański też po prostu już się przewijał praktycznie koło tej kadry, tak? Więc no tutaj są duże zarzuty, jeśli chodzi właśnie o selekcję. My, tak to mówi właśnie, Krzysiek Stanowski. Je, chcemy jechać na te mistrzostwa po to, żeby dostać. Na, jeżeli Krzysiek Stanowski już dzisiaj mówi, czyli mówi to praktycznie we wrześniu, w połowie września 2019 roku. Oczywiście pół żartem, pół serio, prześmiewczo podaje wyniki meczów, jak nasze mecze będą wyglądały na mistrzostwach. To jest przerażające, tak? Przerażająca jest po prostu ta wizja. My chcemy tam pojechać, żeby coś ugrać, tak? Może być lepiej lub gorzej w tej reprezentacji, ale też chodzi o to, żeby tak naprawdę selekcjoner wyciągał wnioski z tego, co robi. Natomiast jeżeli on ma prowadzić naszą reprezentację po to, żeby miał prowadzić, no to nie oszukuj, się, tak, tutaj, no to na, na dobrą sprawę można dać każdego, wziąć każdego trenera z Ekstraklasy, żeby poprowadził, poprowadził reprezentację, no, czegoś oczekujemy, tak, no, zobaczmy sobie taką sytuację, jesteśmy właścicielami piekarni, Zatrudniamy piekarza, tak? Ale zamiast piekarza bierzemy sobie kogoś z ulicy, tak? No bo stwierdzamy, co to co tak naprawdę wypiec bułki, tam zrobić masę, czy za, wypełnić masę mąką po prostu składnikami i później wstawić do piekarnika i odpowiedni boże wyciągnąć, tak? No i ten piekarni, ten człowiek z ulicy przychodzi bez wyszkolenia, bez doświadczenia i robi same zakalce, bo marnuje całe po prostu tutaj em, wszystkie produkty i, i, i piekarnie nie zarabia, tak? I taki człowiek jest automatycznie praktycznie zwaniany, a my z drugiej strony cały czas tutaj głasz, głaszczemy, tak? Czy Piotra Ziemieńskiemu mówimy. To jeszcze czas, po prostu on musi dojrzeć. Nie, nie, nie krzyżcie, nie mówcie po prostu tego. On pracuje z psychologiem, nie daj Boże, byśmy go po prostu skrytykowali Ja, przepraszam, że po, co powiedziałem cokolwiek krytycznego temat Piotra Zielińskiego, bo on się zamknie w sobie. To jest straszne, po prostu tego. No to albo ktoś wykonuje zawód piłkarza, liczy się z krytyką, przecież każdy wie, jacy są po prostu kibice, jak na murawie, potrafią zelżyć, praktycznie człowieka, tak? Nie tylko piłkarza, a też dziennikarzy sportowych, tak? No to jest rzecz i z tym się człowiek po prostu godzi, tak? Nie, także, no tutaj jest um, pytanie tak naprawdę, co w tej sytuacji zrobić. Znaczy, um, właśnie my media, tak, znaczy my media po prostu, może ja jestem tam zwykłym po prostu jakimś fanem piłki nożnej, natomiast no, media nie naciskają w ten sposób, żeby dzwonić go Brzęczka, ale no Zbigniew Boniek musi jakieś tutaj znaleźć rozwiązanie. Może potrzebna jest jakaś osoba do tego, e, tego sztabu, może jest potrzebna po prostu, tutaj świeża krew, Niekoniecznie dzwonianie Jerzego Brzęczka, na przykład o tym nikt nie mówi w programie Stan Futbolu. A ja na przykład uważam, może potrzebny tutaj jest e, Jacek Makiera, jako e, drugi selekcjoner praktycznie reprezentacji. Wiadomo, że tego się nie stosuje, tak, bo selekcjoner zawsze jest jeden, ale może po prostu jego w, tutaj jest ważny wpływ. A może Czesław Michniewicz, który będzie dołączony do tego sztabu, tak, no żeby, może nie, nie, nie jest, nie jest dobre to, żeby dzwonić tak naprawdę, Jerzego Brzęczka. Zresztą tutaj Zbigniew Boniek przekonywał, tak? Że jak ja jestem selekcjonerem, nie ma tam opcji, po prostu ja nie dzwonię, Jerzego Brzęczka nie ugnę się medium, wy tam sobie możecie mówić, rekkotać i tak dalej, ja i tak go nie dzwonię, bo to jest najłatwiej po prostu kogoś zgnoić i tak dalej jak jest, jak, jak nie idzie, tak? Okej, okay. tu, tu nie o to chodzi, żeby po prostu tak już dyscyplinarnie i tak dalej tutaj wyrzucić Jerzego Brzęczka. Nawet tutaj mówi w ten sposób Krzysiek Stanowski, że na najlepsza okazja zadzwonienia będzie w niedzielę. Potem po prostu trochę gorsza będzie w poniedziałek, we wtorek będzie to, trochę gorsza jeszcze okazja i z każdym będzie po prostu praktycznie mniej szans, mniejsza szans, mniejsze szanse na to, żeby dzwonić z selekcjonera, tak? No bo po tych po prostu niewypałach meczach, jakby to wkurzenie na selekcjonera, czy po prostu do jego metodę pracy, tak no bo może nie chodzi o atak personalny, tylko o to co prezentuje drużyna pod wodzą właśnie selekcjonera. No to ona z każdym dniem maleje, tak? No przychodzi nam ta piłkarska złość oczywiście. No ale czy to rozwiąże tak naprawdę sprawę, tak? Czy to rozwiąże po prostu właśnie sprawę? No to jest tak naprawdę temat do szerszej dyskusji. Napiszcie w komentarzu, czy zgadzacie się właśnie z taką tezą Krzyśka Stanowskiego, żeby dzwonić tutaj Jeżego Brzęczka, tak. Czy rzeczywiście powołać nowego piłkarza, którym coś, przepraszam, nowego selekcjonera, z którym coś ugramy, z którym mam jakąś szansę na to, żeby się pokazać na mistrzostwach, tak. A może my mamy po prostu taką grupę zawodników, którzy są świetni w swoich klubach. Ale jak mają tworzyć drużynę narodową, to nie, nic nie, nie da rady, tak? Że nawet gdybyśmy tutaj mieli wiadomo po prostu kogo, tak? Jakiego trenera, czy Pepa guardiole, czy najlepszego trenera innego po prostu na świecie, to i tak nic nie ugra z tą grupą zawodników. Bo to też tak może być, tak? Bo my cały czas winimy tak naprawdę selekcjonera, no, ale też bierze taką odpowiedzialność, tak? No selekcjoner na końcu jest po praktycznie winny. No właśnie. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Stawcie suba, jestem ciekawa Waszej opinii. Piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Pozdrawiam, trzymajcie się.